Partnerem kanału jest Szkoła Żeglarstwa Morka, oferująca czartery jachtów na całym świecie, szkolenia żeglarskie, motorowodne i specjalistyczne, autorskie podręczniki dla żeglarzy i motorowodniaków oraz doskonałe kursy online. Zajrzyj do nas i sprawdź nas. Gwarantuję, że się nie zawiedziesz. www.morka.pl. Polecam, kapitan Piotr Lewandowski. Projekt Prawo dla Marynarza powstał w 2019 roku, gdy właścicielka FixUp Kancelarii Adwokackiej przeprowadziła się ze Śląska na Pomorze. Sama Kancelaria Adwokacka może pochwalić się już niemal 10-letnim stażem, natomiast ostatnie 5 lat można uznać za kluczowe dla jej rozwoju w obszarze prawa morskiego i prawa dla żeglarzy. Wsparcie żeglarzy, marynarzy i turystyki wodnej to już nie tylko sposób na życie zawodowe adwokata, lecz przede wszystkim styl życia, ponieważ założycielka Sandra Duch, czyli ja, nosi dumny tytuł żona marynarza. Zapraszamy Was na bloga prawodlamarynarza.pl oraz na nasze profile na Instagramie i TikToku o tej samej nazwie. Cześć, dzień dobry. W zasadzie dzisiaj to powinien być odcinek, jest listopad, a powinniśmy to z okazji Dnia Dziecka kręcić. Ze mną jest, dzień dobry. Gościmy w kancelarii pani adwokat Sandry Duch, a panią mecenas poprosiłem o to, żeby nam powiedziała, co może nastoletni kapitan, tak? Tak jak była powieść, prawda? Patent można zdobywać w wieku od 14 roku życia, ale co taki niepełnoletni kapitan może, czy może być tym kapitanem, nie może być, jak to jest, robi patent i co dalej? Jak zwykle w mojej branży łatwiej powiedzieć, czego nie może. Czego nie może, gdzie leży jego odpowiedzialność i jak to wszystko wygląda. Więc możemy odwrócić trochę tutaj tą rozmowę. I może zacznijmy od tego, że tak właściwie ten nastoletni kapitan może przede wszystkim mieć patent. Więc od 14 roku życia możemy zrobić patent sternika jachtowego, sternika motorowodnego. Żeglarza jachtowego. Żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Więc należałoby z tego wywieść, że skoro mamy taką możliwość, to możemy korzystać z pełni praw, jakie daje nam posiadanie tych uprawnień. Praw i obowiązków. I prawda jest taka, że jeśli ustawa daje taką możliwość, że to prawo jazdy na żaglówki i motorówki dla 14-latka już jest dopuszczalne, no to w ramach tego patentu, który ten 14-latek posiada, może robić wszystko, co osoba pełnoletnia. A zatem w mojej ocenie przede wszystkim może, jeżeli oczywiście regulamin danej wypożyczalni to przewiduje, może wynająć żaglówkę. Odpowiednią oczywiście dla swojego patentu. Może wynająć motorówkę odpowiednią dla swojego patentu. Ale zapewne jest tak, że jak przychodzi do danego miejsca, gdzie ten charter jest uskuteczniany, to spotka się ze ścianą, bo zapewne jest wymóg jednak pełnoletności, ewentualnie otrzymania przedłożenia zgody rodziców. I to wynika prawdopodobnie wszystko z tego, że przepisy ogólne, kodeks cywilny, też kodeks karny, bo o nim też po chwilę porozmawiamy, wprowadzają pewne ograniczenia dla osób niepełnoletnich. I ciekawostka pierwsza jest taka, że jeśli chodzi o kodeks cywilny, czyli taką standardową odpowiedzialność i standardową zdolność do czynności prawnych, powyżej 13 roku życia mamy już tą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli już możemy samodzielnie iść kupić bułki, już możemy samodzielnie kupić bilet komunikacyjny i przejechać sobie w danym mieście z punktu A do punktu B, nie potrzebujemy zgody rodzica ani jego nadzoru. Możemy wykonywać takie proste czynności, które są objęte właśnie tą ograniczoną zdolnością do czynności prawnych. Ten przykład z bułką i z tym transportem to jest taki standardowy, jaki się podaje. Więc teraz należałoby to rozszerzyć na wynajęcie czegoś poważniejszego, czyli na wynajęcie żaglówki. I czy taka żaglówka to dalej jest taka bułka, o właśnie, czy to dalej jest ta bułka, czy to dalej jest ten chleb i czy to dalej jest taka drobnostka, powiedziałabym, czyli taka rzecz życia codziennego. I teraz z jednej strony
Można by było powiedzieć, że nie do końca, no bo to już jest poważniejsze. Tu już mamy pewną odpowiedzialność za innych na tej wodzie. Już musimy się zachowywać w sposób taki, żeby nie narobić szkody w rozumieniu takim potocznym oraz w rozumieniu prawa cywilnego. Ale z drugiej strony, gdyby ustawodawca nie stwierdził, że faktycznie ta żaglówka to już jest trochę taka bułka, to czy dałby możliwość robienia patentu takiej osobie? Więc tutaj moim zdaniem, oczywiście jak zwykle w tych wszystkich tematach, ja wiem, że tutaj już oglądający mogą mieć tego dosyć, bo znowu po raz kolejny mówię, to zależy. To zależy. Ale faktycznie tak to wygląda, że tutaj musielibyśmy powiedzieć, że jedni stwierdzą, że tak, że jest to taka ta bułka, to jest taka zwykła czynność, ja sobie mogę wynająć jakąś prostą omegę albo jakąś inną żaglówkę, która jest w ramach tego mojego patentu, a ktoś stwierdzi, że okej, ale dobra, powyżej 10 metrów, mimo że on ma uprawnienia do powyżej tych 10 metrów, do 12, z tego co pamiętam. Nie, żeglarze tak, powyżej 7,5 metra bez ograniczeń. Z tego, co dzisiaj oglądałam, to do 12, ale w żegludze morskiej. Aha. No. Więc ktoś może powiedzieć, że okej, omagę sobie możesz wypożyczyć sam, ale coś poważniejszego już nie. Więc to jest trochę tak, że o ile moim zdaniem, skoro mówimy tutaj, że między 13 a 18, mam 13 rokiem życia, a 18 mamy tą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, i jeżeli mamy w ustawie o żegludze śródlądowej, a właściwie w rozporządzeniu o uprawianiu turystyki wodnej, mamy zapisane, że 14-latek może mieć ten patent, no to bym przyjęła, że faktycznie jest to taka już czynność, którą on może sam zrobić, ale z dużą dozą ostrożności. I wcale bym się nie zdziwiła, kiedy jednak osoba, która wynajmuje nam tą łódkę, że jednak zażąda tej zgody rodziców i ich jednak tutaj nadzoru nad tym używaniem tego jachtu. No właśnie, ja swego czasu prowadziłem w Kaliszu wypożyczalnię miejską rowerków wodnych, czyli można powiedzieć takich mniejszych bułeczek niż żaglówki, niż motorówki. No i że właścicielem było miasto Kalisz. No w regulaminie zastrzegło sobie, że mogą być tylko osoby pełnoletnie i w ogóle nie było dyskusji o żadnej zgodzie. Musiała być na pokładzie rowerka osoba pełnoletnia. No ale rozumiem, że to jest wymóg niejako właściciela sprzętu, że on sobie tak życzy, tak i koniec, kropka, tak? I tak i nie, oczywiście, znowu to można powiedzieć, teraz to wyjaśnię. Natomiast no, właściciel może zrobić co chce. Właściciel może sobie teoretycznie ustawić poniżej 35 roku życia, nie wynajmuje tych rowerków. W każdym razie tutaj nikogo to nie dziwi, o może tak, że jednak no może w przypadku rowerków wodnych trochę dziwi, ale no, nikogo by nie dziwiło, jeżeli ktoś jachty żaglowe, nawet małe, będzie wynajmował tylko powyżej 18 roku życia albo za zgodą. I teraz to jest dosyć specyficzne, ponieważ gdyby ten delikwent tym rowerkiem wodnym wjechał w jakiś jacht, spowodował szkodę, to jeżeli taka osoba ma powyżej 13 lat, a skoro patent mamy od 14, no to jest powyżej 13 lat, to taka osoba już odpowiada, ma odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Czyli przepisy kodeksu cywilnego zakładają odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę dla osób powyżej 13 roku życia. Czyli to by oznaczało, że my możemy mieć tutaj odpowiedzialność, mimo że na przykład nie mamy jeszcze własnych środków i własnych zarobków. I faktycznie jest taka ogólna zasada. Od tej ogólnej zasady oczywiście możemy się w jakimś stopniu wybronić, jeżeli będziemy wykazywać przed sądem, że pomimo ukończenia tych 13 lat, jednak nasz stan umysłu, takie umiejętności, taka powiedzmy stopień dorosłości jest na tyle niski, że jednak powinniśmy mieć nad sobą nadzór i to jest szansa dla osoby, która pozywa taką osobę, żeby dla powoda,
żeby spróbować jednak ściągać to z rodziców, a nie z dzieci. Ja pamiętam za poprzedniego ustroju, jak nasze państwo się nazywało skrótem PRL, na klatkach schodowych były takie tabliczki: za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice. No bo taka jest zasada. Rodzice mają obowiązek nadzoru nad osobą niepełnoletnią. Rodzice muszą pilnować. To jest tak zwana wina w nadzorze. No ale zasada jest taka, że ta wina w nadzorze generalnie obowiązuje tylko poniżej tego 13 roku życia, tej pociechy, a pociecha już może odpowiadać, powiedzmy, jako ta pierwszą zasadę, może odpowiadać faktycznie za tą wyrządzoną szkodę. No chyba, że będziemy mówić, że faktycznie taka osoba, no tak jak powiedziałam przed chwilą, nie wykazuje takiej dorosłości, takiego dojrzałości, o właśnie takiej dojrzałości. Przy czym, jeżeli ktoś by dał radę zrobić patent, no właśnie, i jeżeli ktoś przeszedł egzamin, uzyskał patent, czy będziemy w stanie wykazać, że ta osoba nie jest na tyle dojrzała, żeby ponosić odpowiedzialność za swoją winę, za szkodę? No raczej nie wróżę powodzenia takiej taktyce procesowej. No raczej nie. Nawet jak ten patent był zrobiony tak, jak to się słyszy, że czasami się je robi, ale tak, jest zrobiony zgodnie z prawem. Tak. A powiedz mi proszę, czy taka osoba może, taki właśnie tam 14-15-latek, niepełnoletnia osoba, wziąć na taką łódkę, zaprosić swoich kolegów z klasy, koleżanki? I sama sytuacja jest taka płynna. Zależy. Zależy, tak. Wszystko zależy też od wieku, znowu o tym mówimy. Jeżeli koledzy i koleżanki mają już tą swoją ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli są powyżej 13 roku życia, to myślę, że tak, że może. Ale znowu to nie jest tak, że ja mówię teraz twardo, tak może. To wszystko będzie brane na pewno i rozpatrywane z uwagi na cechy charakteru tej osoby, która zaprosiła ich na tą łódkę, tego małoletniego, tak właściwie powinniśmy powiedzieć, tej osoby poniżej tej 18, ale powyżej 14 roku życia. To wszystko zależy od na pewno u 17-latka to już będzie traktowane jak osoba dorosła, a im bliżej jesteśmy tej 14, tym będziemy bliżej też tej 13, więc tych zasad takich bardziej kodeksowych. A zatem może, ale ja jednak bym tego nie robiła bez zgody rodziców tych pozostałych kolegów i koleżanek. Tak. O ile ona, ta osoba, która zaprasza na łódkę, może samodzielnie zaprosić, o tyle dla świętego spokoju, wiem, że to zabrzmi strasznie, zgoda osoby dorosłej w ten czy inny sposób, najlepiej na jakiejś formie trwałej. Tak, ja wiem, to jest potwierdzonej notarialnie. Tak. Ja myślę, że SMS by nawet wystarczył. Rozumiem. Ze strony rodzica, że faktycznie, że wyraża zgodę, żeby potem jednak wiemy jak jest. Póki jest okej, okay, to jest okej. Okay. Kiedy coś się dzieje, zaczyna się szukanie, gdzie leży wina i gdzie leży, kto zawinił, kto tutaj zrobił źle, kto przekroczył swoje uprawnienia, kto przekroczył swoje możliwości. I tutaj w pierwszej kolejności będzie sprawdzane właśnie to. I żeby tutaj jednak nie było problemu, okej, 17-latek może swoich kolegów i swoje koleżanki 17-letnie zaprosić. I myślę, że tutaj już nikt nie będzie patrzył na to, żeby jednak była zgoda rodziców. Ale jednak, kiedy mówimy o młodszych użytkownikach jachtów bądź motorówek, jachtów żaglowych bądź motorowych, jednak jakaś zgoda ze strony rodziców zachęcałabym, żeby jednak ją posiadać. A jeszcze jeden taki przypadek, no, który bardzo prawdopodobny. Młodzieniec bądź młoda dama robi uprawnienia żeglarskie bądź motorowodne i zaprasza na pokład swojego rodzica, opiekuna, który nie ma o tym bladego pojęcia. Kto rządzi i kto odpowiada na pokładzie? Ale nie ma bladego pojęcia o czym? O żeglarstwie. Aha, o żeglarstwie. No kto tu ma patent? No młoda osoba jest kapitanem. No młoda osoba ma patent, no to młoda osoba tutaj
ma władzę. Ma władzę, czyli to jest przypadek, gdzie rodzic niespecjalnie może za dużo kazać. W tym przypadku konkretnym nie, no bo gdyby coś się wydarzyło, to będą badane umiejętności osoby, która posiada patent. Więc musielibyśmy teraz spojrzeć na to i faktycznie będzie ktoś sprawdzał, czy był patent, czy były uprawnienia do poruszania się tym wodnym pojazdem, czy można było faktycznie nim sobie pływać bez problemu. Jeżeli młoda osoba ma patent, to młoda osoba jest tym sternikiem, tą osobą, którą, tym kierownikiem statku. Mhm. Na Śródlądzie, tak. I owszem, znowu wracamy do tego, że jej odpowiedzialność, gdyby coś się wydarzyło, na przykład ostatnio czytałam bardzo ciekawe orzeczenie, gdzie jedna z uczestniczek rejsu dostała masztem w głowę, bo nie zostało sprawdzone, czy ten maszt jest dobrze przymocowany i w takim przypadku sprawdzano kompetencje tego kierownika, tego sternika, bo to była żegluga śródlądowa, więc tam trochę inaczej to wygląda. Natomiast tutaj tak, rodzic nie ma do końca. W tym akurat, w tej konkretnej rzeczy, jaką jest prowadzenie jachtu, nie może za wiele kazać. A, to ja już wiem, teraz mogę podejrzewać, czemu mój ojciec, ja zrobiłem patent w wieku 16 lat, nigdy ze mną nie wsiadł na pokład. Zawsze miał jakieś wymówki. No cóż. Rodzic nie ma w tym przypadku. Jeżeli oczywiście rodzic nie ma patentu, to nie ma patentu. To nie ma patentu. Tak. Czyli można powiedzieć, podsumowując, skoro mogą zrobić patent, mogą żeglować, tylko odpowiedzialnie, i różnica między małoletnimi a pełnoletnimi to jest taka, że jednak dobrze by było, żeby to się odbywało za zgodą rodziców. Tak, to nawet nie o to chodzi, że przepisy o tym mówią ściśle, i że przepisy tutaj właśnie otwierają tą drogę, żeby ta zgoda nie była potrzebna, ale wszystko to dotyczy osób niepełnoletnich, jest takie nie do końca stuprocentowo jasne. Jeszcze tak wracając do kwestii małoletnich, gdzie teraz będziemy mówić nie małoletni, tylko nieletni, bo przechodzimy do kodeksu karnego, tam jest trochę inaczej. Czyli inna nazwa, to nieletni też co do zasady nie odpowiada, chyba że ma 17 lat, z kodeksu karnego jako takiego. Oczywiście jest szereg przepisów, ja sobie tutaj nawet wypisałam takich ciekawych, które mogą dotyczyć i za które już ta osoba, która ukończyła 15 lat, odpowiada, czyli zawładnięcie statkiem wodnym, powietrznym, publicznym środkiem transportu. Zawładnięcie, czyli rozumiem, sprywatyzowanie. Tak, sama bardzo popłynęła, tak? Patrząc stricte kodeksowo, to mamy kto stosując podstęp albo gwałt na osobie lub groźbę bezpośredniego użycia takiego gwałtu, przejmuje kontrolę nad statkiem wodnym. I to jest akurat przepis kodeksu karnego, gdzie odpowiadamy, pomimo tego, że nie mamy ukończonych 17 lat, wystarczy nam tutaj 15 lat i już mamy odpowiedzialność na zasadach takie jak dorosły. Brzmi trochę jak piractwo. Tak, to ja myślę, że to właśnie o to chodziło tutaj. Tutaj jest spowodowanie katastrofy w komunikacji. Czyli w mojej ocenie spokojnie, bo tutaj sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym także i powietrznym, więc i powoduje dużą szkodę na mieniu w wielkich rozmiarach, to jest takie kodeksowe określenie, tutaj też mamy taką możliwość. Coś może się wydarzyć, jakiś ten sternik, przepraszam, ale chyba bardziej jednak ten motorowodny tutaj bierze jacht o dużej mocy, idzie, spowoduje dużą katastrofę, duże szkody, wielkie, co myślę, że przy cenach jachtów to nie jest problem. Nie jest problem, tak. Nie trzeba dużej prędkości. Też odpowiada już ten młody człowiek, pomimo tego, że nie ma 17 lat, ale jeżeli ukończył 15 lat, to odpowiada jak dorosły. Więc jak widzimy, prawo zarówno pod kątem cywilnym, jak i pod kątem karnym wprowadza pewne rzeczy, które dają nam takie poczucie, że faktycznie ma dużą swobodę ten małoletni, który ma te 14 lat i ten patent, ale trzeba mieć z tyłu głowy, że duże możliwości dają dużą odpowiedzialność. Pytanie, czy ten nastolatek jest na tyle już ogarnięty, że możemy mu tą władzę na wodzie oddać? No, myślę, że jak już się biorą za pływanie, to już jest dobrze. Tak, tak.
Bardzo dziękuję za rozmowę. No i co, zapraszamy na kolejne inne odcinki Okiem Prawnika i nie tylko. Do zobaczenia. Do zobaczenia na wodzie.